najmniej. Ja przez wiele lat nie zwracałem uwagi, że tam w 11 kroku jest poprzez modlitwę i medytację. Staraliśmy się mieć coraz lepszy ten kontakt z Bogiem, a w starym tłumaczeniu więź. Więź, czyli coś bardzo intymnego, coś bardzo osobistego. Więź. Ja wam powiem, ja nawet teraz ostatnio też zmieniłem rodzaj modlitwy. Ja szukam tej modlitwy. No, nie stać mi na to, żeby kupić tą książkę Szostaka i jak się modlić, żeby ta modlitwa była skuteczna, ale różnych rodzajów modlitw próbuję i ostatnio to była taka po obejrzeniu filmu Patryka Wegi taka konstentacja, nie wiem jak to się nawet mówi, kontestacja chyba. No to prawda. No, to jest coś takiego jak wykłócanie się ze swoim Panem Bogiem i ja to zaczynam robić, nie? I powiem wam, jakoś lepsze to jest niż te bezmyślne wykuwanie tych naszych formułek, no nie? Czy tych innych, które tam usłyszałem. Chociaż modlitwy pańskiej, którą się mówi na mityngach w Stanach, to ja nie rozumiałem przez 30 lat w tej wspólnocie. Nie? Dopiero kiedyś się zastanowiłem nad sensem słów tej modlitwy. Także te niektóre niuanse do mnie dochodzą bardzo późno, ale mi się wydaje, że to nie jest późno, tylko wtedy, kiedy jestem gotowy. I teraz tak samo sobie myślę, że jak się dzisiaj nie chciało tutaj przyjeżdżać na to spotkanie, już tak naprawdę to mam taki przesyt tych spotkań, jakieś tam rozmowy, no i tak mi się to wszystko ten, ale ja mówię, tak jak dzisiaj Marcin czytał ten fragment, ja mówię, a co ja bym robił, gdybym ja nie chodził na te meetingi, nie? Pewnie bym był jakiegoś terapeuty, bo jakbym nie pił, to bym nie umiał żyć po prostu, nie? Bo ja jestem taki, że ja wiem, co powinienem robić, tam jakąś gimnastykę, jakieś biegi, coś tam trenować, medytację robić, ale mnie się nie chce, nie? A to, że jak ja wiem, że jak ja nie zrobię tych sugestii, to ja po prostu zginę. Nie to, że umrę, bo tam umrę to jest małe piwo. Tylko, że zginę. Że mnie zatłuką, zamęczą, a ja nie chcę się męczyć po prostu, nie? Ja bym wolał umrzeć tak spokojnie i tam przejść do tego innego wymiaru, nie? I zobaczyłem, że ta wiara w ten program i wiara, że ktoś to wszystko stworzył, to mi daje jednak siłę, że ja to robię. Nie? Bo jak ja bym nie miał, jak mnie jeden z moich podopiecznych powiedział, mówi, wiecie, ja dobra, ja to będę robił, to co ty mi mówisz, te sugestie, ale co z tego, jak to się okaże kiedyś kit? No, ja mówię, możliwe, że to wszystko jest kit. Tylko ja mówię, to działa na mnie, wie. Ja po prostu nie piję i jakoś tam żyję, nie? Nie jest tak, jakbym po prostu myślałem, chociaż tak by mnie się Pan Bóg zapytał, wiesz, ja chcę żyć, to ja bym powiedział, nie wiem, tak naprawdę. Nie wiem ja, ale inaczej, nie? Brak mi tej, to często powtarzam, brak mi tej akceptacji, tej normalności życia. A tak naprawdę to ja powinienem się nauczyć normalności życia. Nie te góry, dołki, nie? Wpadanie w kłopoty i wychodzenie z nich. Ja wielokrotnie zapijałem
i po prostu jak byłem na samym dnie, to te wychodzenie, to nadawało mi taką energię do życia, że ja po prostu robiłem wszystko. Chodziłem po 3-4 meetingi dziennie, nie? Aby tylko nie być sam w tym domu, ze swoimi myślami, sam ze sobą. Także dzisiaj mnie bardzo pomaga ta świadomość istnienia Boga. Jest to chyba największa moja zdobycz z tej wspólnoty. Ale ja nie umiem, ale staram się medytować. I ta medytacja, nawet krótka, bo to nieraz jest tylko 5 minut, bo dłużej nie jestem w stanie wytrzymać sam ze sobą i swoimi myślami, żeby tych myśli nie było, to daje jakąś całość, a jeśli do tego dojdą te telefony, to jest szansa, że Bóg, jakkolwiek go nie rozumiem, przywróci mi ten rozsądek na ten dzień, nie? I zacznę robić to, co jest naprawdę dla mnie ważne i nie nurzać się w swoich strasznych myślach. Dziękuję. Mam na imię Jacek.